podsumowaniu 12 ogólnopolskiego konkursu organizowanego w naszym Liceum Plastycznym w Zamościu pod tytułem Zamość Perła Renesansu. Bardzo gorąco chciałabym powitać dzisiaj panią Magdalenę Dołga, panią wiceprezydent miasta Zamość. Ponieważ to wy jesteście dzisiaj tutaj głównymi gwiazdami tego spotkania. Kochani, skończył się 12 ogólnopolski plener pod tytułem Zamość Perła Renesansu. Przez cały tydzień bacznie obserwowaliśmy was, podziwialiśmy waszą pracę i w tym miejscu chciałam wam podziękować za przybycie do naszego pięknego miasta, za to, że tak fajnie tutaj zgraliście. Byliście bardzo zdecydowani, skupiliście się na swojej pracy, zresztą za chwilę będzie można zobaczyć tutaj, że nie będzie sami. Także w tym miejscu chciałam wam bardzo gorąco podziękować za każdą oczywiście do Zamościa, kiedy tylko będziecie mieli ochotę. Też wszystkie osoby, które organizujemy jeszcze jeden ogólnopolski konkurs, przepraszam, to każdy nie przyjdzie się do naszego miasta, ale was też zaprosić. Kochani, chciałabym też podziękować panu Maciejowi za to, że przez cały tydzień, w sumie od rana do wieczora on się opiekował. Bym bardzo prosiła pana Macieja o kilka słów, co może powiedzieć o tym właśnie, o tej młodzieży naszej, która uczestniczy. Ja bardzo chciałam podziękować, że przyjechaliście do Zamościa, że nic się złego nie wydarzyło, że wszyscy mieliście dobre humory, dużo uśmiechu, dużo takiego entuzjazmu do działania. To wspaniała przygoda, coś takiego, praca z takimi ludźmi. To jest wspaniała dla mnie przygoda i też jestem bardzo zadowolony z tej wystawy, którą na koniec tutaj prezentujemy, w tym niesamowitym wnętrzu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję również panu prezesowi
dziejów swoich zawodów, które jest uprawiane od 40-50 tysięcy lat. Tak zwani Neandertalczycy uważali swego czasu za niższy gatunek ludzkości, już uprawiali malarstwo i oni właśnie stworzyli malarstwo chociażby w jaskiniach Lascaux i na terenach obecnej Sahary i Dalekiego Wschodu. Malarstwo jest to jeden z podstawowych języków, uniwersalnych języków. I Szekspira należy przetłumaczyć z Moliera. Natomiast obrazu niepotrzebny jest żaden tłumacz. I pomimo różnic kulturowych, obraz, który jest na płótnie czy na skalę, przemawia do wszystkich. Chciałbym, żebyście o tym pamiętali i byli dumni z tego, że wybraliście sobie taką drogę na życie. Komisja konkursowa w składzie przewodniczący profesor Antoni Fała, członkowie artysta malarz Stanisław Pasieczny, artysta malarz Jerzy Typulski, artysta malarz Maciej Sęczała przyznali. Pozwolę sobie przeczytać nagrodę od końca, od wyróżnień. I bardzo proszę, aby nagrodzone osoby swoje prace oznakowały swoim imieniem i nazwiskiem. Przyznane zostały 4 wyróżnienia i bardzo poproszę do nas Janę Farku z Liceum Plastycznego w Zamościu. Jeszcze, żeby troszeczkę
są plastyczne, są bronowie, góry.
poproszę Martynkę Szlachtę i Karolinę Pożycką, Bielska Biała. Zawsze są u nas na takich wydarzeniach jak dzisiejsze. Jeszcze raz bardzo dziękuję panu Maciejowi za to, że się wami opiekował i szanownej komisji, że zgodziła się, aby tutaj pracować, wypuścić i nagrodzić naszych plenerów. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie. I do zobaczenia może za rok.